Ulga na złe długi to faktycznie brzmi złowieszczo. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mogą w niektórych przypadkach korzystać z tych samych ulg. Na pewno Urząd Skarbowy nie będzie w stanie określić, jakie ulgi nam przysługują i może ich po prostu nie uwzględniać w tym swoim wstępnym rozliczeniu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozliczać podatki ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ulg. Jest ich trochę, więc poszukamy odpowiedzi na pytanie, z których możemy skorzystać, które są dla nas, a o których niestety musimy zapomnieć. Nie zrobię tego sam, nie mam takiej wiedzy. Na szczęście jest Kuba Muszyński, witam, dzień dobry, księgowy, i on nam pomoże. Powiedz, w tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy mogą skorzystać z rządowego narzędzia, czyli z platformy e-PIT. Ona jest dostępna już od lat dla rozliczających podatki indywidualnie, a teraz mogą też przedsiębiorcy. Jak do tej pory funkcjonowało to narzędzie? Możemy być z niego zadowoleni? Były problemy? Coś tam poprawiano? Jak oceniasz funkcjonowanie tego narzędzia? Tak jest, zgadza się. Twój e-PIT, czyli taka oficjalna nazwa tego programu, dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, faktycznie przez długie lata była dostępna tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej, i Urząd Skarbowy poprzez właśnie ten program wstępnie rozliczał nam wszelkie nasze dochody. Zawsze zaznaczając, że wejdź, sprawdź, czy wszystko jest okej. Okay. Oczywiście, to jest pewną wadą tego rozwiązania. Podatki rozliczamy my jako podatnicy indywidualnie. Urząd nas wyręcza w całej tej procedurze, ale to my jako podatnicy akceptujemy wszystkie te rozwiązania, które urząd nam podesłał. Warto jest mieć takie przeświadczenie, jeżeli korzystamy z tego narzędzia, że jest to tylko i wyłącznie propozycja Urzędu Skarbowego naszego rozliczenia podatkowego. Na pewno Urząd Skarbowy nie będzie w stanie określić, jakie ulgi nam przysługują i może ich po prostu nie uwzględniać w tym swoim wstępnym rozliczeniu. Czyli źle robimy, myśląc sobie, że to już jest wszystko ogarnięte, mówiąc kolokwialnie. Co do zasady, dla podatników, którzy mają takie bezulgowe, podstawowe rozliczenie, gdzie tylko i wyłącznie mają dochody chociażby z etatu, z umowy o pracę, tej najpopularniejszej, może to być rozwiązanie zupełnie bezobsługowe. Tak, nawet nie muszą akceptować de facto tego rozliczenia proponowanego przez skarbówkę, ponieważ domyślnie, jeżeli tego nie zrobimy, to 30 kwietnia urząd sam zaakceptuje tą deklarację. Jeżeli jednak mamy pewnego rodzaju ulgi do zastosowania, to już ten katalog ulg będziemy sobie omawiać i zobaczymy, które musimy sami zweryfikować, no to urząd nie zawsze będzie w stanie to uwzględnić. Są pewne ulgi, które urząd jest w stanie już nam wyliczyć do rozliczenia, jak na przykład ulga na dziecko, ponieważ Urząd Skarbowy posiada dane dotyczące tego, więc wstępnie może nam już to rozliczyć. Ale jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inne ulgi, a jest ich bardzo dużo, to tutaj musimy podziałać sami. No i teraz przedsiębiorcy mogą z tego skorzystać. Radzilibyśmy korzystać z ostrożnością, zaufaniem. Jak mógłbyś to określić? Co powinni zrobić przedsiębiorcy? Czy teraz to jest taki moment na oddech, wiesz, super, coś zrobią za mnie? Ministerstwo Finansów już od dłuższego czasu przygotowywało się do wprowadzenia tego rozwiązania, do rozszerzenia na przedsiębiorców tego automatycznego narzędzia. Mhm. Niestety poległo przy pierwszych kilku próbach, argumentując to tym, że po prostu rozliczenia przedsiębiorców, szczególnie tych na zasadach ogólnych albo na liniówce, gdzie możemy sobie różnego rodzaju koszty wrzucać do naszego rozliczenia, jest to zbyt skomplikowany mechanizm, zbyt wiele czynników tam występuje, tak żeby urząd w ogóle był w stanie jakkolwiek adekwatnie sporządzić to nasze roczne rozliczenie. W tym roku ta propozycja już została oficjalnie przedstawiona, to narzędzie jest dostępne, ale musimy właśnie mieć na uwadze to, że jeżeli jesteśmy podatnikiem, który ponosi różnego rodzaju koszty, niekoniecznie te, które są raportowane co miesiąc do Urzędu Skarbowego, dokładnie, urząd nie ma o tym informacji, on po prostu nam tych kosztów nie uwzględni. Więc jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą na zasadach ogólnych w szczególności, albo też na podatku liniowym, tutaj duży znak zapytania o to, czy to narzędzie nam zapewni automatyczne rozliczenie. Ale to jest taki szkic, możemy sobie to potraktować jako brudnopis, to będzie nam w ogóle do czegoś przydatne? Mówię o przedsiębiorcach.
Tak, ponieważ dla przedsiębiorców, którzy mają taką uproszczoną działalność, są na ryczałcie, wystawiają tylko jedną fakturę w miesiącu, taki nasz przykładowy programista, tam ta zgodność ze stanem rzeczywistym będzie bardzo wysoka, tak? Takiego proponowanego rozwiązania. Jeżeli nasze koszty, jak już jesteśmy na tych zasadach ogólnych albo na liniówce i możemy sobie rozliczać różnego rodzaju wydatki, to jeżeli przyjmiemy założenie, że nasze koszty są dokumentowane tylko i wyłącznie fakturami VAT, które jako czynni VAT-owcy raportujemy co miesiąc co kwartał do Urzędu Skarbowego, no to urząd w zasadzie ma pełny wgląd do naszej księgowości. Jeżeli jednak pojawi się chociażby jeden wydatek, który zakupiliśmy od przedsiębiorcy, który jest zwolniony z VAT-u, jest to zwykły rachunek, albo ma jakieś dowody księgowe, które są widoczne tylko i wyłącznie dla nas, w naszej wewnętrznej księgowości, nie raportujemy tego do urzędu, to urząd po prostu nie ma jak się o tym dowiedzieć i to nie zostanie uwzględnione z niekorzyścią oczywiście dla nas, dla naszego wyniku podatkowego. I firma ma swój system pitroczny.pl, z którego przedsiębiorcy korzystają od lat. Tutaj jakie są te doświadczenia z tym systemem? Zgadza się. I firma proponuje rozwiązanie takie bardzo kompleksowe, jeżeli chodzi o sporządzenie rocznego zeznania, ponieważ przedsiębiorcy, którzy korzystają z naszych usług, z naszego biura rachunkowego, rozliczają u siebie tylko i wyłącznie działalność gospodarczą. Ale zdarzają się sytuacje, gdzie mamy różne źródła dochodu, które czasami nawet muszą być ujęte w jednym rozliczeniu razem z tą działalnością. I na całe szczęście ten pitroczny.pl zarówno dla użytkowników takich zewnętrznych, jak klienci biura, jak i też dla księgowych, którzy korzystają rzeczywiście z tego narzędzia, jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala nam ująć kompleksowo wszelkie źródła dochodu i nie musimy się rozdrabniać na sporządzanie różnych formularzy, tylko na podstawie ankiety, którą wysyłają nam klienci, gdzie deklarują wszelkie źródła dochodu, my jesteśmy w stanie zautomatyzować cały ten proces i wygenerować sobie prawidłowo, zgodnie z przepisami, wszelkie formularze, które później będą składane do Urzędu Skarbowego. No i to jest też kilka lat doświadczeń. Dokładnie tak. Zacznijmy od ulg dla osób prywatnych, przy czym trzeba zaznaczyć, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mogą w niektórych przypadkach korzystać z tych samych ulg, więc one wzajemnie będą się przenikać. My tak dla porządku staramy się to rozdzielić, ale proszę pamiętać, że niektóre są w jednej i drugiej tabeli, tak to tak, możemy. Nie wszystkie ulgi wynikają wprost z samego prowadzenia działalności gospodarczej, a jeżeli mamy dochody opodatkowane na takich ogólnych zasadach, jak chociażby etat, tak, to ten katalog jest dla nas dużo szerszy. Zacznijmy od kwoty wolnej od podatku. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ona była jak najwyższa. Politycy obiecują nam przy kolejnych wyborach. Teraz mamy ile? 30 tysięcy złotych to jest kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca podatek, czyli to, co de facto jesteśmy w stanie zaoszczędzić, pomniejszyć swoje przelewy do Urzędu Skarbowego, czy to opłacane osobiście, czy też odprowadzane za nas, to jest 3600 zł. I wracając do tego systemu Twój EPIT, to już się dzieje z automatu. To jakby jest wiedza powszechna, nie jest tajemna. Dokładnie tak. Mhm. Jeżeli chodzi o rozliczenia pracowników na etacie, to zasadniczo te wszystkie zaliczki na podatek, które są odprowadzane za nas przez księgowego naszego pracodawcy, one często już uwzględniają tą kwotę wolną, tak, że na koniec roku, kiedy sporządzamy sobie tą deklarację podatkową, w cudzysłowie wychodzimy na zero, tak? Nie ma tutaj ani mowy o żadnym zwrocie podatku, na który musimy czekać, albo też konieczności dopłaty. Ulga prorodzinna, chyba najbardziej popularna, ale tutaj też są limity. Pamiętam jakiś czas temu, nie pomnę już dokładnie kiedy, z pewnym zaskoczeniem dowiedziałem się, że no nie, może niekoniecznie ta ulga mi przysługuje. Zarobił pan za dużo. Dokładnie tak. Akurat tutaj ustawodawca przewidział takie prodemograficzne chyba rozwiązanie, gdzie uzależnia możliwość skorzystania z tej ulgi prorodzinnej, czy też ulgi na dziecko, też popularnie zwanej, od wysokości dochodu, czy to jednego rodzica, czy też obojga, jeżeli występuje tutaj wspólność majątkowa, tak w takim klasycznym ujęciu. Tutaj mówimy o kwocie 56 tysięcy złotych dla jednej osoby, a przy wspólności 112 tysiącach złotych. Jeżeli jest się samotnym rodzicem, który wychowuje dziecko, to nam przysługuje ta większa kwota.
dochodu rocznego, która nas uprawnia do skorzystania z tej ulgi na dziecko, na jedno dziecko, 1112 zł, tam bodajże z jakimiś groszami, możemy sobie pomniejszyć nasze zobowiązanie do urzędu. W przypadku większej rodziny? Tutaj na całe szczęście, jeżeli mamy co najmniej dwójkę dzieci, czyli zapewniliśmy przyszłość naszemu państwu i mamy tą zastępowalność pokolenia, tutaj nie musimy się martwić o ten próg dochodowy, który nas uprawnia do skorzystania i na każde dziecko nam przysługuje ta kwota. Teraz ulga, o której dużo się pisze, ale ona jest dość złożona, skomplikowana. Oczywiście nie mamy tyle czasu, żeby kompleksowo się temu przyjrzeć, ale ulga na termomodernizację. Tutaj jest dużo celów, którymi możemy się zainteresować, zająć w różny sposób. Możemy zająć się tą termomodernizacją. Co tutaj możemy doradzić podatnikom? Katalog jest dosyć szeroki, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z tej ulgi na termomodernizację, ponieważ cała masa różnego rodzaju robót budowlanych, czy też usprawnień w naszym domu sprawia, że ta efektywność energetyczna jest wyższa. Więc warto zapoznać się z katalogiem prac, czy też zakupów, które możemy sobie poczynić, żeby skorzystać przy okazji z tejże ulgi. Gdzie to można sprawdzić? W ustawie, albo ewentualnie zapytać swojego księgowego. Tak będzie najłatwiej. A jakby mogę trochę postrzelać? Wymienię okna. Okej? Okay. A uszczelnienie? Jakieś, nie wiem, fachowe, drogie. Tutaj musielibyśmy się faktycznie zagłębić w ten katalog. Jest to zamknięta lista remontów, usprawnień naszego domu, więc tam enumeratywnie jest wszystko wyliczone. Warto sobie wcześniej sprawdzić przy okazji rozliczenia tejże ulgi. Ja może wspomnę o takich najbardziej popularnych, które nie występują. Wymiana źródła ciepła? Dokładnie tak. No, jakieś bardziej proekologiczne panele fotowoltaiczne też ewentualnie podlegają pod tą ulgę. Czy też termomodernizacja sensu stricte, czyli dołożenie styropianu na naszą elewację. Tutaj musimy jeszcze wymienić taki górny limit tego odliczenia, czyli 53 tysiące złotych. A to jest na osobę, czy na gospodarstwo domowe, konkretny dom, mieszkanie? Rozliczamy to w formularzu naszym rocznym PIT, w zależności od tego, czy jest wspólność majątkowa, czy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, czy też nie. Korzystamy sobie z tejże ulgi. Co istotne, no, my musimy być osobą, która ten wydatek ponosi. Tak? Te wydatki nie mogą nam też być zwrócone w jakiejkolwiek formie, jeżeli korzystamy z jakiegoś dofinansowania, chociażby unijnego, czy też gmina nam proponuje wymianę źródła ciepła, w jakiś sposób nam to rekompensuje kwotowo, to oczywiście w tej części, w której ktoś inny zapłacił nam za ten nowe źródło ciepła, nie możemy korzystać z tej ulgi na termomodernizację. Ulga na rehabilitację. Tutaj no, trzeba posiadać sporą dokumentację, żeby wykazać, że rzeczywiście miała miejsce. Tak. Niestety, jeżeli chodzi o zastosowanie ulgi na rehabilitację, to tutaj mamy do czynienia z dużo szerszym katalogiem wydatków, które sobie możemy rozliczyć. I naprawdę trzeba dużej wiedzy albo jakiegoś podręcznego małego notesika z wyszczególnionymi wszystkimi wydatkami, które pod tą ulgę podlegają. Profilaktycznie należy zawsze gromadzić wszelkiego rodzaju wydatki, bo ich katalog jest faktycznie szeroki, od leków, fizjoterapii, czy też takiej profesjonalnej obsługi medycznej, po chociażby wydatki na paliwo, które w jakiejś części sobie możemy rozliczyć. To, co ewentualnie możemy podpowiedzieć, to warunek, jednym z warunków, który nam umożliwia skorzystanie z tej ulgi, jest posiadanie imiennych rachunków. Także jeżeli... I o tym trzeba pamiętać, żeby one były wystawione konkretnie na mnie. Tak, chociażby jeżeli chodzi o rachunki za, czy tam faktury za leki, które gdzieś tam jakoś rozliczamy sobie w aptece, to nawet osoba, nasz małżonek, który opłaca te rachunki, bo my potrzebujemy opieki i chociażby w tym zakresie on nas wspomaga, to warto zaznaczyć dane osobowe na wszelkiego rodzaju dowodach zakupów. Rzeczywiście, jak mówiłeś, katalog jest dość spory, więc z całą pewnością tutaj polecamy, żeby się poradzić, skonsultować, przegadać rzecz całą ze specjalistą, z księgowym. Oczywiście z dużym wyprzedzeniem, ponieważ rachunki możemy zbierać przez cały rok i dopiero na etapie rozliczenia rocznego sobie tą ulgę wykazywać, więc warto wiedzieć jest wcześniej, co nam przysługuje, na jakie wydatki możemy zastosować tą ulgę, no, żeby później po prostu zoptymalizować sobie nasz wynik podatkowy. Moja ulubiona, bo tutaj jest pewien haczyk, ulga na internet. Jak się z kimś rozmawia, mówię, jest ulga na internet. Co,
ty mówisz? Jaka ulga na internet? Tyle płacę i nigdy nie odliczałem internetu. O co chodzi? Dlaczego? Ja już w ogóle nie pamiętam, że jest jakaś ulga na internet. Dlaczego? Dokładnie, jest to rozwiązanie dosyć archaiczne, które funkcjonuje już od dłuższego czasu. Internet jest rzeczą przecież teraz powszechnie znaną i skorzystamy z niego wszyscy. Niemniej jednak, jeżeli cofniemy się o parę lat wstecz, to nie było to tak popularne rozwiązanie. Nie każdy miał dostęp też do sieci. Więc żeby to spopularyzować, ulga na internet. Teraz brzmi zabawnie, rzeczywiście. Ministerstwo posiada takie narzędzia fiskalne i chce też popychać ludzi, tak chociażby przy okazji ulgi na termomodernizację. Tak? Jest to kolejny temat, który jest teraz na tapecie i promujemy takie, a nie inne rozwiązania. Ulga na internet w dalszym ciągu funkcjonuje, chociaż są głosy, ażeby już ją zlikwidować, ponieważ wszyscy internet już ma. Okej, ale jak rozumiem, ją można odliczyć tylko dwa razy w ciągu całego swojego podatkowego życia, tak? Tak to wygląda? Dokładnie tak. Jest to ulga na wdrożenie takiego rozwiązania, które nam umożliwia korzystanie z internetu, tak? Wykup abonamentu i w pierwszych latach taki dodatkowy wydatek miałby być, dodatkowe obciążenie gospodarstwa domowego miało być rekompensowane przez tą ulgę podatkową. Potem podatniku drogi raci już sobie sam. Czyli tak sobie myślę, dobre dla kogoś, kto dopiero zaczyna płacić podatki, albo dobre dla kogoś, kto nigdy z niej nie korzystał i na przykład teraz, dzięki temu, że nas ogląda, dowiedział się, że jest. Jak najbardziej. Wszyscy młodzi ludzie, którzy wprowadzają się po raz pierwszy na swoje własne mieszkanie i podpisują pierwsze umowy z operatorami, mogą z tej ulgi w dalszym ciągu skorzystać. Odliczenie z tytułu darowizny. Też często o tym zapominamy, chociaż z drugiej strony też jest to takie narzędzie do optymalizacji opodatkowania. Nie możemy przekazywać nie wiadomo jak dużych kwot, jeżeli w porównaniu do naszego dochodu, tak? Bo jeżeli jesteśmy osobą pracującą na etacie albo się rozliczającą na ogólnych zasadach, to tutaj 6% naszego dochodu. Jest to górny limit darowizny, którą możemy sobie w podatku odliczyć. Oczywiście możemy przekazać więcej, ale tej korzyści podatkowej już później nie uzyskamy z tej nadmiarowej kwoty. Co ciekawe, jak się dowiedziałem, przygotowując się do tej rozmowy, krwiodawstwo też jest swego rodzaju darowizną. Tutaj wyliczenie kwoty jest trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba przeliczyć ekwiwalent oddanej krwi przez litr i tak dalej, i tak dalej. Brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale tutaj też, jak rozumiem, jesteśmy w stanie coś doradzić. Jeżeli oczywiście mielibyście pytania, to raz jeszcze proszę w komentarzach je umieszczać. Czy da się to zrobić? Oczywiście, że tak. Ustawodawca przewidział taką dodatkową ulgę. Jest to działanie z takiego punktu widzenia społecznego jak najbardziej pożądane. Tak, żeby promować krwiodawstwo, takie narzędzie zostało wprowadzone. I te litry krwi faktycznie musimy przeliczyć w jakiś sposób na pieniądz, tak? Bo na formularzu PIT jednak rozliczamy się w złotówkach, a nie w litrach. Oczywiście, ale musimy to ujednolicić, jeżeli chociażby o jednostki. I w tym właśnie zakresie działamy jako księgowi, korzystając sobie z tego przelicznika, który podaje nam zawsze Ministerstwo Finansów. Warto jest mieć zaświadczenie z takiego Centrum Krwiodawstwa, ile oddaliśmy krwi albo też osocza w danym roku. Ale nie musimy mieć jakiejś odznaki, nie musimy być honorowym, krwiodawstwo. Nie. Każdy litr krwi jest zdatny tak jakby do użytku podatkowego, także możemy sobie to oczywiście rozliczyć. Warto tylko jednak mieć to zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa. Mówiliśmy teraz o tych takich bardzo popularnych, ale pokrótce chciałem jeszcze porozmawiać przez chwilę. Ulga dla młodych. Ulga dla młodych. Może sobie wymienimy tutaj wszystkie te ulgi, które związane są też z ulgą dla młodych, bo możemy to sobie wrzucić niejako do jednego worka. Tak, i tutaj oprócz tej ulgi dla młodych mamy także katalog uzupełniony o ulgę dla seniora, ulgę dla powracających do Polski z zagranicy, a także ulgę dla takich dużych rodzin 4+, posiadając czwórkę lub więcej dzieci. Dlaczego mówię o tym zbiorczo? Ponieważ możliwość skorzystania z tej ulgi jest kwotowo ograniczona. Tam oczywiście każda jedna ulga ma swoje rodzajowe ograniczenia. Będąc młodym nie możemy mieć też ulgi dla seniora oczywiście.
To rozumie się to samo przez się. To byłoby trudne. Jak rozumie się to samo przez się, ale można być młodym i jednocześnie mieć dużą rodzinę. Oczywiście, że tak. Dlatego też mówimy o zbiorczym, jednolitym dla wszystkich tych ulg limicie kwotowym, do którego możemy korzystać sobie ze zwolnienia podatkowego, bo właśnie te ulgi nas uprawniają do zupełnego zwolnienia z podatku dochodowego, ale tylko i wyłącznie do limitu 85 528 zł, tak, czyli tego starego pierwszego progu podatkowego. Okay. Mhm. I musimy to zbiorczo za każdym razem sobie zliczać, ponieważ taki młody, prężny, młody rodzic, tak, który ma dużą rodzinę i dużo zarabia, oczywiście może korzystać z tych ulg, ale tylko i wyłącznie do tego limitu nadwyżka już będzie opodatkowana. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze mamy, skoro już mówimy o młodych i rodzinach, to wspólne rozliczenie małżonków. Wydaje się oczywista oczywistość. Tutaj coś się zmieniło, o czymś powinniśmy powiedzieć. Czy to jest na tyle powszechne, że tylko przypominamy? Myślę, że możemy tylko przypomnieć. Tutaj od dłuższego czasu nie mieliśmy żadnych zmian. Rozwiązanie na wskrość korzystne, jeżeli mamy dużą dysproporcję w zarobkach w ramach tej wspólnoty małżeńskiej. Mhm. Jeżeli małżonek zarabia dużo mniej albo w ogóle nie pracuje, to ten lepiej zarabiający z pary może sobie jakby skorzystać albo z jego pierwszego progu podatkowego, albo w ogóle z jego kwoty wolnej. No teraz mamy, tak sobie wysnąłem, długi katalog ulg dla prowadzących działalność gospodarczą. No najpierw możemy sobie oczywiście odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. No o tym chyba wszyscy pamiętają, bo to jest spore obciążenie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tutaj musimy dokonać pewnego rozróżnienia, ponieważ składki społeczne jak najbardziej podlegają one odliczeniu od dochodu. Możemy też jednak je wrzucać sobie jako standardowy koszt naszej działalności. Tak, tutaj mamy dwa takie techniczne warianty rozliczenia sobie tego obciążenia względem ZUS-u i w każdej działalności jest to możliwe. Tak, jeżeli chodzi jednak o ubezpieczenie zdrowotne, tutaj wystąpiły nam wraz z niesławnym Polskim Ładem pewne ograniczenia, ponieważ w pierwotnym stanie, zanim ten Polski Ład tutaj do nas przyszedł, zanim został wprowadzony, mogliśmy sobie w bardzo dużym zakresie tak jakby zneutralizować koszt tej naszej składki zdrowotnej. Tutaj od 2022 roku, z pewnymi późniejszymi zmianami, albo nie mamy w ogóle możliwości odliczenia składki zdrowotnej, to na przykład dotyczy przedsiębiorców na ogólnych zasadach, ta składka jest dla nich po prostu kosztem ekonomicznym, muszą te pieniądze wydać i w żaden sposób sobie nie zoptymalizują podatku. Ci przedsiębiorcy, którzy są albo na liniówce, albo na ryczałcie, mogą sobie odliczać tą składkę zdrowotną, wrzucać sobie ją w koszty, albo odliczać od przychodu, ale tylko i wyłącznie w pewnym zakresie. Jeżeli chodzi o ryczałtowców, jest to połowa kwoty składki, którą opłacamy. Jeżeli chodzi o liniowców, to tutaj mamy górny limit, który nam się co roku zmienia. Nie chcę się pomylić dokładnie, ale w tym roku przysługujący limit odliczenia tej składki zdrowotnej to jest niecałe 12 tysięcy złotych. Więc jest to rzecz też skomplikowana i złożona. Tak jak słyszeliście, jeżeli chodzi o odliczenie składek zdrowotnych, więc też ewentualne pytania, no nie pozostawimy ich bez odpowiedzi. To też jest pewnie rzecz, która wymaga jakiejś konsultacji. Nie jest to takie proste. Dokładnie tak. Jest to rzecz bardzo indywidualna i w zależności od skali prowadzonej działalności, czy też jej ogólnego charakteru, warto jest rozważyć też pod kątem ewentualnej możliwości odliczenia składki zdrowotnej swoją formą opodatkowania, chociażby na dany rok. Może będzie prościej teraz. Ulga na terminal płatniczy, też taka prorozwojowa, niech te płatności kartą powszednieją. Nam będzie wygodniej, a przedsiębiorca może sobie to odliczyć od podatku. Każdy w każdej działalności, przy każdej sprzedaży. Jeżeli chodzi o tę ulgę na terminal, ona jest jak najbardziej prorozwojowa, także z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, które ogranicza dostęp do gotówki i jej powszechność obrotu tą formą płatności. Więc jak najbardziej tutaj ministerstwo promuje takie rozwiązania bezgotówkowe. Dzięki temu mamy pełny wgląd, jeżeli chodzi o nasz obrót gospodarczy. Niemniej jednak jest to na pewno wygodne dla konsumentów, tak, jeżeli każdy jeden punkt sprzedaży posiada taki terminal i do tego taka ulga ma też zachęcać. Jeżeli mamy takie podmioty, które są zobowiązane do tego, żeby
swoją sprzedaż raportować na kasie fiskalnej, tak, to tutaj odliczenie takie podatkowe z tytułu zakupu tego terminala płatniczego może wynosić maksymalnie 1000 zł. Z kolei, jeżeli robimy to zupełnie dobrowolnie, wprowadzamy takie rozwiązanie, mimo tego, że nas do tego przepisy nie zobowiązują, to aż 2,5 tysiąca złotych możemy sobie odliczyć od podatku. Idźmy w tym rozwoju dalej. Ulga B plus R, czyli badanie i rozwój. Tutaj naprawdę można sporo zyskać. Warto się w tym miejscu zatrzymać na chwilkę. Zdecydowanie tak. Są przedsiębiorstwa, które tak czy siak, po prostu z takiego ekonomicznego swojego rachunku robią, prowadzą takie prace rozwojowe, które mają na celu wprowadzenie nowych produktów, ulepszonych rozwiązań. I to nawet nie tyle w skali kraju czy świata, tylko w skali swojego własnego przedsiębiorstwa. Jasne. I ta ulga jest o tyle korzystna, że dla takich przedsiębiorstw one nie ponoszą żadnego dodatkowego wydatku. Tak, nie muszą inwestować w... Już to zrobili po prostu. Dokładnie tak. A dzięki temu możemy sobie niejako po raz drugi w ramach rozliczenia tej ulgi ująć sobie wydatek związany z tymi pracami rozwojowymi. Dla przykładu takim kosztem, który może być ujęty do tej ulgi, jest chociażby wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się pracą badawczo-rozwojową. Czy ja dobrze rozumiem, że my to już sobie wcześniej jakby rozliczamy jako koszt, jest to już po stronie kosztów, a potem jeszcze możemy liczyć na ulgę związaną właśnie z badaniem i dokładnie rozwojem. Tak. Dokładnie tak. Ulgę badawczo-rozwojową sobie ujmujemy w rocznym naszym rozliczeniu poprzez specjalny załącznik do naszego zeznania podatkowego i prosimy grzecznie urząd o zwrot nadpłaconych podatków. Idziemy w nowoczesność jeszcze bardziej. Ulga na robotyzację. Pomyślałem sobie, że może też sztuczna inteligencja, wprowadzenie, nie wiem, chatbotów gdzieś do naszej działalności. Tutaj też możemy liczyć na ulgę, jeżeli chodzi o ten właśnie nowoczesny rozwój. W takim ogólnym przeświadczeniu też w tym, co Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej podaje, możemy mieć pewność, że taka ulga na robotyzację ma zastosowanie do takiej działalności produkcyjnej, gdzie mamy taką typową linię produkcyjną. Właśnie, od razu widzę jakiegoś robota, który coś składa. Dokładnie tak. I wszelkiego rodzaju zakupy związane z takimi środkami trwałymi jak roboty, jak maszyny do obsługi tej linii produkcyjnej, które mają nam właśnie zautomatyzować cały proces produkcji, a także wszelkiego rodzaju prace, usługi, które mają na celu wdrożenie tego nowego, innowacyjnego rozwiązania, jak i też oprogramowanie. Mówiłeś właśnie o sztucznej inteligencji. Nie jest ona wprost wskazana w takich rozwiązaniach, że ona jest stricte wskazana w katalogu, który nam umożliwia stosowanie tej ulgi, ale jeżeli będzie częścią takiego oprogramowania, jak najbardziej. Mhm. I tutaj możemy sobie ująć dodatkowe 30% z tych wydatków, które ponosimy, jako ulgę, niejako optymalizujący podatek. Mamy też ulgę na ekspansję. To oczywiście związane jest z marketingiem, czyli rozumiem wszystkie wydatki związane, nie wiem, z promocją przedsiębiorstwa, obecnością na targach, ale jakieś prostsze rzeczy typu, nie wiem, wydrukuję dużo ulotek, będę się gdzieś promował. Ulga na ekspansję jest skrojona w takim ogólnym przeświadczeniu raczej pod duże przedsiębiorstwa. Jeżeli mówimy o ekspansji, to myślimy o rynki zagraniczne. Dokładnie, o rynkach zagranicznych. Ale to nie jest tak. To rozwiązanie nie wskazuje nam żadnego dolnego progu, jeżeli chodzi o skalę prowadzenia działalności. Mhm. I jak najbardziej wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu wypromować nas na szerszym rynku, jeżeli nawet jest to rynek lokalny, mogą być w ramach takiej ulgi rozliczane. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność w takiej sferze prywatno-publicznej, na przykład korzystamy z usług, ze zleceń, tak, które są oferowane przez różnego rodzaju gminy, jednostki samorządu terytorialnego albo nadleśnictwa, to koszty przygotowania oferty przetargowej na takim nowym rynku także mogą być rozliczone w ramach tej ulgi. Sponsoring. Jak o tym myślę, co widzę, no jakiś sponsoring sportowy. Tak jest, jest coś to jeden z gałęzi, jeden z kierunków, w który możemy iść, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z takiej ulgi. Tego typu wydatki jak najbardziej mogą być odliczane. W dodatkowych tak jakby 50% ponosimy wydatek na sponsoring w ramach ulgi sponsoringowej.
na rzecz tego przykładowego klubu sportowego, a dodatkowo jeszcze połowę tego kosztu odliczamy w ramach ulgi, ale właśnie nie tylko kluby sportowe. Właśnie, jak sponsorujemy coś, nie wiem, w gminie, sponsorujemy na przykład szkołę, to są też te same wydatki? Jeżeli chodzi o katalog podmiotów, którym możemy taki sponsoring świadczyć, tutaj mamy na myśli wszelkiego rodzaju rozwój działalności kulturalnej, więc w ramach promocji w Domu Kultury, jeżeli chodzi o jakieś finansowanie różnego rodzaju wydarzeń, tak, które są organizowane, jest to jednostka podlegająca gminie, z tym mamy nawiązanie, a także jeżeli chodzi o wspieranie nauki, to też ta ulga sponsoringowa ma zastosowanie. Teraz trochę wrócimy do tego, do badań i rozwoju, bo mamy też ulgę na prototyp. To musi być jakiś konkretny prototyp, jakieś nowe urządzenie, czy nie wiem, prototyp może dotyczyć usługi, że coś tam nowego wprowadzimy. Tak, tutaj jeżeli chodzi o ulgę na prototyp, mamy pewnego rodzaju niedookreśloność tego stwierdzenia, bo faktycznie w różnego rodzaju opiniach tu się wypowiadają już raczej doradcy podatkowi, to jest bardzo nieostre stwierdzenie. Jak zdefiniować, czy jest coś dla nas tym nowym produktem, który wprowadzamy? A ile to musi być nowe? Testowe, dokładnie tak, więc tutaj doktryna już się raczej wypowiada, ustawodawca tego nie konkretyzuje, więc jeżeli mamy zamiar sobie z takiej ulgi skorzystać, tutaj po prostu ostrożnościowo przestrzegam, że warto jest się wystarać o interpretację indywidualną w tym zakresie, żeby nam Urząd Skarbowy, czy też Krajowa Administracja Skarbowa potwierdziła, że akurat ten proces, który sobie planujemy w naszym przedsiębiorstwie, to wprowadzanie nowego, testowego produktu na rynek, a także koszty związane z jego produkcją i wytworzeniem, że my po prostu spełniamy wszelkie przesłanki i możemy sobie z tego skorzystać. Czyli żeby nie było niespodzianek. Dokładnie tak, ponieważ akurat jeżeli chodzi o rozliczanie różnego rodzaju ulg, jest to taki drażliwy temat, tam się często Urzędowi Skarbowemu zapala czerwona lampka. A ulga na zabytki, może to prościej jest określić, chociaż mam pytanie, nie wiem, dom po dziadkach na wsi mogę odliczyć, tam na przykład wyremontuję coś, no stary jest, ma 100 lat, 120. To zależy. No, zależy od czego? Od tego, czy taki budynek, taka nieruchomość jest wpisana albo do ewidencji zabytków, albo do rejestru zabytków. Także tutaj mamy wyjaśnienie tej kwestii. Nie każda nieruchomość może być rozliczona w ramach tej ulgi na zabytki. Wcześniej się musimy wystarać o taką ochronę jakby konserwatorską, czy to rejestr zabytków, czy ta luźniejsza forma ochrony, czyli ewidencja. Czyli to jest prostsze niż z prototypem. Jest w rejestrze, jest zabytkiem, wtedy ta ulga nas dotyczy. Raczej tak. Tutaj też mamy zamknięty katalog wydatków, który sobie możemy w ramach tej ulgi rozliczyć. Wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, odnowienia, albo też składki na jakiś fundusz remontowy. W przypadku chociażby tych budynków objętych luźniejszą ochroną. Mamy też kwotowe limity, jeżeli chodzi o to odliczenie, bo jest to iloczyn metrażu naszej nieruchomości i kwoty 500 zł. Także tutaj kwotowo też jesteśmy ograniczeni, nie możemy nie wiadomo jak dużo wpakować w ten nasz remont, żeby sobie to podatkowo chociażby zoptymalizować. No jeżeli to jest duży zabytek, to... Tak, oczywiście nasze wtedy możliwości rosną, chociaż mamy też takie ogólne ograniczenie do 500 tysięcy złotych, więc pałacu takiego powyżej 1000 metrów kwadratowych też w całości nie wyremontujemy. No i na deser. Ulga na złe długi. Brzmi ciekawie, warto o tym pamiętać, bo powiedzmy sobie szczerze, długi to nie jest coś, co w naszym obiegu gospodarczym nie funkcjonuje. O jakie płatności chodzi? Ulga na złe długi to faktycznie brzmi złowieszczo, ale jeżeli dodamy do tego ten ulgowy przedrostek, to robi się dla nas szczególnie, że jesteśmy wierzycielem, a nie dłużnikiem. Tak, tylko w takim wypadku możemy z tej ulgi skorzystać. To nie jest rozwiązanie przeznaczone dla dłużników w żadnym wypadku. Jest to ulga, którą możemy sobie rozliczać także na bieżąco w trakcie roku podatkowego. Jeżeli posiadamy jakieś faktury, które nie zostały uregulowane przez naszych kontrahentów przez 90 dni, to możemy... I kluczowe jest te 90 dni. Jest 80, 70, 60, nie. To musi być 90 dni po upływie terminu płatności, a nie dacie wystawienia faktury. Jeżeli mamy długie terminy płatności w ramach współpracy, no to też ten okres nam się wydłuża. Podatki musimy zapłacić oczywiście już wcześniej, tak, jeżeli chodzi o podatek VAT albo PIT, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy, w momencie sprzedaży, tak, naszej usługi albo też towaru. I z tej ulgi możemy skorzystać dopiero po upływie tego okresu. Raportujemy to też w naszym rocznym rozliczeniu, w jakim zakresie z tej ulgi
skorzystaliśmy, ale dzięki temu rozwiązaniu, nie mając środków na, potencjalnie przynajmniej, tak, na zapłatę tego podatku, możemy sobie to przynajmniej w tym 3-miesięcznym okresie zneutralizować. Kuba, no czego życzyć wszystkim, którzy się rozliczają? Chyba, żeby wszystkie te ulgi zostały zaakceptowane, oby było ich jak najwięcej, oby wszystko poszło sprawnie. Dokładnie tak. Liczymy tylko jeszcze dodatkowo na stabilność tych wszystkich rozwiązań, ażeby tych niejasności było jak najmniej i nowych rozwiązań. Też może nie do końca aż tak dużo, bo zmienność nie jest tym, nie jest czego dobra w księgowości oczekujemy. Mhm. A proszę pamiętać, jeżeli są tylko jakiekolwiek wątpliwości i chcielibyście o coś zapytać, jeżeli chodzi o ulgi, o których mówiliśmy, to bardzo proszę w komentarzach kierować pytania, będziemy odpowiadać. Jesteśmy zobowiązani.